No siemanko, witam serdecznie z tej strony OldGamer89. Witam w kolejnym tutaj czwartym odcinku z gry Skull and Bones. No właśnie, jak kojarzycie poprzedni odcinek, zabrakło mi już kul armatnich, ale zebrałem w tym momencie, sobie pofarmiłem, znalazłem na mapie ten odzyskany metal. Zobaczcie, znalazłem go mniej więcej tutaj w tym rejonie. Był 4 sztuki odzyskanego metalu mam, także lecę właśnie, w sensie płynę właśnie do kowala, żeby mi zrobił kule armatnie. No i myślę, że teraz sobie trochę pofarmimy jeszcze, żeby może wbić trzeci poziom tej całej naszej niesławy. Czy lecieć od razu z misją? No może, może i od razu z misją polecimy, już sam nie wiem. Dobra, w każdym razie najpierw do kowala jeszcze musimy skoczyć. Siemka, ziomeczku. Stwórz nowe przedmioty. Dobra. Amunicja, kule armatnie. No i widzicie, wytworzyliśmy 100 kul armatnich. Myślę, że od razu może 200 wytworzymy, żeby był zapas. Dobra, od razu 200 wytwórzmy. Pancerz, zobaczcie tutaj. Właśnie szkoda, że jeszcze tych projektów pancerza nie mamy. Wskazówka, jest wskazówka, gdzie można kupić. No bo właśnie przydałby nam się pancerz, powiem wam szczerze. Uzbrojenie wspomagające, moździerz, ulepszony moździerz. No my mamy w zasadzie tylko te kolubryny na razie. Kolubryna dwójka. 15. U kowala w St. Anne. Czyli tego, że można kupić projekt. Zasięg 600 metrów. Poszkodzenia większe by robiły. Szybkoszczelność jest podobna. Uszkodzenie na strzał 625. Prędkość pocisku 210. Uszkodzenie na strzał 500. No to kolumbryna dwójka już by była dużo mocniejsza mimo wszystko. Co? Bo tutaj u niego powinniśmy mieć projekt w takim razie kolumbryny dwójki chyba. A długie działo projekt. Kolumbryna, półkolumbryna. O jest, kolumbryna 2. 200 srebra, 6 sztab żelaza. Nie wiem, czy my to wszystko mamy. Dobra, udało się. Kupiliśmy... No, tylko nie mamy, widzicie, tutaj potrzebujemy sztaby. Mamy po 3, a tutaj widzicie więcej potrzebujemy. Czyli nie zrobimy tak kolumbryny dwójki jeszcze. Półkolumbryna. Półkolumbryna, to co to, co to? To jest jeszcze gorsze przecież. Uszkodzenie na strzał, zobaczcie, mniejsze. Zasięg też mniejszy. Nie no, bez sensu. Tylko, że tu pisze, że wystrzeliwują zabójcze szrapnele, które z bliskiej odległości rozrywają statki na strzępy. Czy kolumbryna jest, widzicie, wszechstronną armatą. Zbrojenie górnego pokładu, bombarda.
Uszkodzenia 1500. Zasięg 550 metrów. No bombarda zadaje większe uszkodzenia. Deskakacjowa sztaba żeliwa. No bombardę może i moglibyśmy zrobić. Dobra, kupmy ten projekt. Bombardy. Może sobie bombardę wrzucimy jeszcze na ten nasz stateczek. I pójdziemy już na tą misję, którą teraz mamy kolejną do roboty, ale nie mamy. Moment, nie, to jest kolumbryna. Bombarda. Nie no, brakuje desek akacjowych. No to lipa. No i widzicie, teraz mamy, że możemy kontynuować interesy ze Skullokiem, gdy uznamy, że już pora. Właśnie, ciekawe, czy już pora, czy jeszcze powinienem trochę pofarmić. Dobra, może spróbujmy trochę ponapadać na różne statki jeszcze. Tak mi się wydaje, że jeszcze nie jesteśmy do końca gotowi, bo... Już wam pokażę, jak to wygląda. Widzicie, jesteśmy w Wuchengu jeszcze. No brakuje nam 400 punktów z kawałkiem, żeby mieć wyższą rangę, nie? Żeby wyjść z tego Wuchengu na jeszcze wyższy poziom niesławy. No i wtedy myślę, że jakieś tutaj kolejne możliwości mogłyby się odblokować przed nami, także myślę, że chyba sobie jeszcze trochę pofarmimy, tylko tak, zarządzę... A, 206 kul armatnich mamy już, no to spoko. Zróbmy naprawę. No i co, chyba stawiamy żagle, chociaż tak myślę, czy jakiegoś jedzenia może nie ugotować tym moim. Czy ja mam tu coś do żarcia? Pieczony chleb. Zjedz. Wiecie co? Na wypadek myślę... W ogóle do bombardy mamy 15. Wiecie co? Na wypadek jakby ktoś chciał nas zatopić, może zostawimy trochę rzeczy w magazynie. Żebyśmy znowu goli i wesoli nie skończyli. Już było parę razy. Dobra, przenieśmy te granaty, szczególnie poprzenośmy różne, bo to jest cenne. Tu mamy kakao jakieś. Where did I put that? W ogóle do bombardy też przenieśmy, bo przecież na razie nie mamy bombardy, to po co z tym pływać w ogóle. Te bełty do balisty też. Podarte żagle. Dobra, to kakao też zostawmy w magazynie, bo to może być dość cenne. No i to też może być dość cenne. To możemy otworzyć w ogóle. Dobra, na razie przenieśmy. To długie działo też przenieśmy. Amunicja kule armatnie. Uszkodzenia 1000. No to tym byśmy mocno sobie wzmocnili statek, tym długim działem jeden. I escaped to St. Anne, where I begged on the streets. Zasięg 1000 metrów, więc to jest... To wyrażąco zwiększyło nam zasięg, to długie działko. Ale dobra. Na razie myślę, że... tak to zostawmy.
i lećmy na morze. Żagle staw. No i co, trochę powojujemy, myślę, trochę ponapadamy tutaj na kogoś. Żeby po prostu niesławy powbijać, wiecie? Tak bym to widział. Tak bym to widział, chociaż jeszcze bym może zobaczył. Tam są jakieś statki, tylko że tam jest tych statków znowu sporo. O, oj. Dobra, trochę zebraliśmy jakieś rzeczy. Rakiety? No fajnie, fajnie. O. Dobra, myślę, że tutaj sobie powalczymy z kim? Z tym? Z tym? Już wykazuje wrogość. No kręćmy, kręćmy. Raz, raz, raz. Chodzi o niesławę głównie, także... Chociaż... zobaczmy, co on ma. Nieszlifowany. Ach. No ale ciężko go coś zatopić już tak ostatecznie. Dobra. Poszedł na dno. Jest 50. Niesławy. No ale to w sumie, kurde, z 8 takich stateczków będziemy musieli zatapiać, bo każdy po 50 niesławy jak będzie. Co? Użyjmy pakietu remontowego. Oj. Jeszcze nie ogarniam do końca sterowania, wiecie, nie mogę wyczuć. Dobra, idźcie na dno. Idźcie na dno, dziady. Fire. Strzelać. Dobra. O, jakieś większe statki. Oj, zderzymy się chyba. Sława, 50. Oj. French warship. A to wszystko jest po 50 niesławy. To jest chyba drugi gracz jakiś.
Okej. To jest kompania królewska. Statek wielodziałowy. Ale to wszystko jest po 50 niesławy, to takie to nas mało interesuje w sumie. Chociaż te statki są dość dużych rozmiarów, a tylko 50 niesławy za nie dają, to już lepiej te małe napadać. No. Dobra, może tego napadnijmy, chociaż to jest chyba normalny gracz drugi. Mi się nic nie wyświetla. Ludy morza. Ludy morza to też nie wiem, czy atakować. Najbardziej to ja tych czerwonych lubię atakować, bo i tak przeciwko nim gdzieś tam. Tutaj tak nas ukierunkowuje trochę fabuła. Tu w ogóle ten odzyskany metal wcześniej znalazłem, także też płynę, bo może trochę odzyskanego metalu wpadnie. Gwóźdź, deska, podarty żagiel. Nie będzie odzyskanego metalu? Podarty żagiel chyba nie będzie. Chociaż nie, chyba tu będzie. Nie, nie będzie. Szkoda. Bo wcześniej tu znalazłem właśnie ten odzyskany metal. Dobra, nie, wiecie co, chyba idę na tą misję, bo tu ja, zanim ja wbiję ten poziom, który oni tam chcą, to strasznie dużo minie, bo tu widzicie. Może kursowy. Bo tutaj raptem dają 50 niesławy za statek. Ja myślałem, że wiecie, że będą statki, za które nam więcej dadzą. Juta. To widocznie na takie, wiecie, co gdzieś tam by więcej ważyły te statki. Tej niesławy, no to chyba jeszcze nie możemy polować. Tam przynajmniej tutaj takich nie widzę. Zobaczcie, nam brakuje 320 tej wyższej rangi. Nie chcę na te ludy morza napadać. A, wieżę strażniczą. No jakbyśmy to zniszczyli, zobaczcie to. O, skrzynia z kulami armatnymi. No to jest ciekawa opcja, bo nam często tych kul brakuje. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że zrobię cięcie. Po prostu powrócę, jak już będę miał tą niesławę wbitą i będziemy kontynuować ten odcinek. No dobra, więc mamy to, kochani. Mamy rangę rabuś. Tutaj ponapadałem na te statki kompanii i udało mi się jeszcze wbić właśnie tą wyższą rangę. No tylko jest problem taki, że te statki kompanii teraz już wykazują wobec mnie wysoką wrogość. Więc no to taki minus, ale dobra.
Mamy wyższą rangę, więc myślę, że możemy spadać na Świętą Annę. No i być może teraz jakiś lepszy statek czy coś będziemy mogli osiągnąć, nie? Ładunek sztyk, patrzę ile tych kur armatnich. Kurde, zostało na mnie całe 100. 99 kul armatnich mamy, no to jest trochę lipka. To jest trochę lipka. No bo teraz sporo napadałem, wiecie, żeby wbić tego rabusia na te statki kompanii. No i wystrzelałem trochę tych kul, nie ma co się oszukiwać. No ale też sporo wam powiem, gdzieś tutaj nafarmiłem surowców różnych, także myślę, że teraz w ogóle sobie magazyn też zapełnimy dość porządnie. Ciekaw jestem, czy nadal wykazują te statki kompanii dużą wrogość. Czy jak to wygląda? Kapitan Rabus jest. Cały czas mamy tego Bedara drugiej rangi, ale tutaj właśnie trzeba coś pokombinować. Ciekawe, czy jakiś lepszy statek mógłbym ogarnąć teraz? Jako rabuś. Rabuś. Teraz się okaże. No bo nie oszukujmy się, nam by się już coś przydało mocniejszego raczej niż ten Bedar. O. Na regale coś mamy. Niesława Rabuś. Skrzynia, weź. Cóż, dla pirata nigdy nic dobrego nie wynika stąd, że jego imię wypowiadają szeptem cuknące usta kompanijnych donosicieli. Zaraz jakiś wieprz opróżni mu kieszenie ze srebra. Nie ufaj takim ludziom, kapitanie. Ja dla odmiany dostrzegam w tobie pewien potencjał, który powinien ci pomóc w walce z władzą i zbudowaniem swojej własnej morskiej legendy. A to kolejne towary i materiały, które przydadzą ci się w nadchodzących bojach. Mam nadzieję, że je dobrze wykorzystasz. Dobra, weźmy. Weźmy na ładunek. Tu coś jest? Jakiś list. Zatłoczony port. Your hulls are increasing. Slow and steady wins the race. Dobra, tutaj jak widzicie mamy sporo rzeczy nowych pofarmiliśmy. Lamba. Dobra, przenieśmy to do magazynu. To też. Dyski akacjowe mamy więcej, no kto wie, czy nie możemy już sobie tam nowe działa zrobić. Pakiet remontowy 1, pakiet remontowy 2. Aha, to 6000, zwiększa to 18. My tym pakietem remontowym 2, z tego co widzę, remontujemy. Może lepiej jedynką by było. Po co takie dobre pakiety zużywać? Dobra, przenieśmy do magazynu. No, remontujmy jedynką tam. Przecież tu 6000, a to ile? A, 18. Może i lepiej dwójkę w sumie. 6000, nie, dobra. Jednak dajmy to przenieść do ładowni. Dobra, wiecie co? Na pewno skrzynię Rabuś będę chciał otworzyć.
Łom, kilo, piła, włócznia myśliwska. Różne rzeczy widzicie lepszego poziomu. Warsztat kolumbryn. O. Zwiększa wartość mnożnik uszkodzeń środowiskowych dla broni kolumbryna o 19 punktów procentowych. Warsztat stolarski. A to chyba też chyba muszę do statku dodać po prostu. Fali to help. Tablica zleceń. Bounty. Czysta niesławy, za tego jest też czysta, ale jeszcze więcej siana. Ale to niby szósty poziom. My jesteśmy na trzeci. Kramarka. Sprzedajesz amunicję? Welcome to Mako Lacey's provision shop, Skipper. Buy or sell food, I'm your lass. But you ever try to swindle me, I'll bite your head off like a mako. Nie, no jedzenie głównie sprzedaję z tego, co widzę. Chociaż nie, skrzynia z bełtami. Stock up on repair kits. O, super. Kule armatnie. No to jesteśmy uratowani, zobaczcie. Tutaj można skrzynie z kulami armatnymi u niej kupować. No, to sobie dokupimy od razu. Ile? Dwie skrzynie? Aha, to jest 20 kul armatnych. Nie, no to trochę mało. To jeszcze więcej kupmy. To kupmy tak. Ze 100 kul. Pakiet remontowy drugiego poziomu. To jest dość drogie, kurde. Crocodile skins fetch a good price. Stay vigilant. A shark never sleeps. Kurczę, nie wiem, czy nie iść zobaczyć, czy możemy jakiś lepszy statek ogarnąć. Czy to będzie tutaj cieśla? Szkutnik. U szkutnika musimy ogarnąć temat. Moving up in the world, I see. With the right designs, I can improve. Zarządzaj statkami. O, mamy DAO. Zobaczcie, mamy też DAO pierwszego poziomu. Jest z tym, że teraz siedzimy na bedarze, nie? Wytrzymałość kadłuba. Prędkość. No tak, no jest mocniejszy zdecydowanie. Wybór statku. Sprzedaj stwórz nowe przedmioty. Kuter. Kształt brązu nam blokuje, żebyśmy stworzyli ten kuter. Hulk. A, bo my mamy to, zobaczcie. Taran. My mamy taran klasa Bedar. Nie? Mały zwrotny statek, który może taranować cele i zadawać obrażenia zatapiające. Typ statku niszczyciel. Stawia na bardziej ofensywny styl gry. Pancerny. Nie masz szczegółowych. Nie mamy projektu. Tu brakuje składników. Ale to wychodzi. Aha, i dalej jest Brander, Miner, Bombardier, Szpica, Łamacz, Piroman. Czyli widzicie, wychodzi na to. Wielkość małe. To jest małe wszystko. Już jest średnie, czyli od piątej rangi jest średni statek. Buganier wymagane. Dobra, czyli wychodzi na to, że moglibyśmy Hulka na przykład zrobić. Do kupienia od znanej wojownik klanu Fara w święte drzewo.
znaleziono na Czerwonej Wyspie. Trzymałeś kadłuba 3000, prędkość 8 węzłów. No też ma prędkość 8 węzłów. 22 000. Trzymałeś ten ma 30 000. Puste sloty, dziób, statki wielodziałowe, rufa. Dziób, statki wielodziałowe. Czyli ten ma chyba jeszcze z tyłu, tak, ten ma jeszcze na rufie działo. No dobra, czyli nie, no Hulk by był lepszy. Mocniejszy. I szybkość taka sama jest, w zasadzie 8 węzłów. No ale widzicie, żeby Hulka zrobić, to musielibyśmy skoczyć na Czerwoną Wyspę. Święte drzewo. Co mamy? Jakieś emotki, jakieś pierdoły. Nie, do tego to nie chcę kupować. No dobra, to wiecie co? To jeszcze bym zobaczył. Czy my mamy tu jakieś święte drzewo gdzieś tu? Czy to jest? Gdzie święte drzewo? Skok olbrzyma. Lanistra. No nie, ciężko powiedzieć. Najbardziej pożądane, o, to jest spoko. Co oni tam chcą? Saint Anne. A date porcelana żeńszej. No właśnie tak patrzę, co jest to najbardziej pożądane też, nie? Od razu, żeby kombinować, czym tu pohandlować. Dobra, wiecie co? Nie wiem, że ten można zdobyć ten schemat dla tego Hulka. Podbiłbym jeszcze do kowala. Żelazo. A, możemy przekazać, tak? Przekaż 300 niesławy. Żelazna łuska. Coś mu przekazaliśmy. No może szkoda, kurde, że mu to dałem. To fajne rzeczy były. Dobra, stwórz nowe przedmioty. Kupi, sprzedaj. Aha, to są te schematy różne. Na torpedę. Wiecie co? Nie wiem, jak to będzie z tymi... Co mam te bonusy, że tam 19% coś. Nie wiem, czy to nie muszę dodać tutaj też do tego zarządzania naszym statkiem. Dobra, to na razie statku nie będziemy zmieniać, tylko go se... ulepszmy. Wejdźmy w zarządzanie statkiem.
pancerz. O, 0 na 1. Coś tu mogę porobić. A, żelazna łuska. No to dobrze. Czyli on mi to dał, ten pancerz. No, no to teraz to jesteśmy mocniejsi. 17%. Okej. Okay. Czyli pancerz mamy. Zbrojenie, no tu się przeładowanie. Mamy te niby długie działa, ale widzicie. Bagburta. Wszędzie mamy te kolumbryny. Wyposażenie. A, okej, okay, widzicie, tutaj teraz zwiększa przyspieszenie o 300, knagi. 300%, to jest dobre. Bonus w sumie. Bo to jest, no tak, jesteśmy dzięki temu bardzo szybcy, a to jest jednak ważne w walce. Warsztat stolarski, naprawa, że o 10%, to nie jest tak dużo. Punkt obserwacyjny. Oznaczone cele. O, no to też jest, to też jest dobre. Warsztat kolumbryn. Tu 19% z tych kolumbryn byśmy mieli więcej, więc to jest dobre. No dobra, to dajmy to. Dajmy ten warsztat kolumbryn, czyli już mamy 19% mocniejszy strzał. O, ale zobaczcie, pisze też, że ten nasz Talan Bedar 3. Tak jakbyśmy jednak poszli wyżej też z tym naszym statkiem, że on jest mocniejszy. Ale w sumie tak, no daliśmy mu pancerz, daliśmy mu też jakieś tam wzmocnienie teraz. Tylko mamy zapchany ten statek, jeszcze do magazynu bym poszedł, myślę. I już lecimy do tego naszego ziomeczka. Kontynuować misję. Do magazynu. Błyskotkami, ale dobra, otwórzmy to. Ochraniać, spodnie. Gdzie to wszystko jest? Gdzieś tam trafiło chyba do jakiegoś miejsca na wyposażenie może. The days are long in the warehouse. And so I read to pass the time. Ruda. Dobra. Wypróżnijmy się trochę z tej rudy darniowej, bo zobaczcie, jej mamy strasznie dużo. A na cholerę nam tego tyle wozić. Dajmy 64 do magazynu. I zobaczcie, już ładnie zeszliśmy z towarem. Tych orzechów kokosowych też tyle nie potrzebujemy, no umówmy się. Też przenieśmy do magazynu większość. Dajmy jakiegoś, może też przenieśmy jakiegoś kurczaka. Chociaż z jednego. Tych chlebów, bo potem znowu będzie sytuacja, że nas rozwalą. I nie będziemy mieli nic znowu i nie wiem, jedzenia czy coś takiego. To wiecie, sobie pozostawiajmy tu już w tym magazynie. Żebyśmy coś mieli. Na wypadek porażki, rakiety. Now, where did I leave that thing? Dobra. Sell safely, kapteni. Resztę myślę, że możemy na razie mieć. Dobra, lećmy do tego naszego typka. Niech nam daje tą misję. Lećmy do Johna Skurlocka. Sailor. Skok na pełnym morzu, ponieważ Twelling domaga się więcej towarów. Pogłoski o dużym konwoju kompanii przewożącym cenny ładunek mogą okazać się wybawieniem dla Skurlocka. Przejmij ładunek kompanii dla Skurlocka. Niesława 520, to już ładnie. No dobra, akceptujmy. Harry, you're not half as useless as my other sea dogs. You found a manifest and also the French and Farah trade deal.
I'll piece them together with the rumors my French agent's been feeding me. It's bigger than I thought. A Compagnie merchant convoy carrying a season's worth of goods is sailing through the Red Isles. I mean, this changes everything. Plunder it, and the world will tremble at our footsteps. We can become anything we want to be. Get that convoy, and New York receives 10 times the normal haul. Tulin and his band of inbreds will be eaten out of our hands. And those French fops, they'll be so baffled they won't be able to tell tit from arse. Cully. Destiny is calling, and our names are on her lips. Ready your ship, gird your loins, and seize that fucking convoy! No dobra. Mamy przechwycić chędożony konwój. Zlecenie przyjęte. Skok na pełnym morzu. Off you go. Żegluj do miejsca, w którym podobno znajduje się Royal Louis. O kurwa, 6000 metrów, no to będziemy trochę żeglować. No dobra, ale wzmocniliśmy nasz stateczek, nasz bedar. Jeszcze go w pełni naprawmy. No i wyruszajmy w podróż. Żagle staw. Mamy 219 kul armatnich. Pytanie, czy to wystarczy. Ale chyba tak. Myślę, że północą spróbujemy popłynąć tak tędy. Chyba, że tutaj jest przejście przez skok olbrzyma. No dobra, spróbujmy tędy. W sumie dobrze, że mamy bonus do szybkości. To jest jednak bardzo ważne, że jesteśmy tacy szybcy i zwrotni. Normalna nasza taka prędkość, można powiedzieć, że jest gdzieś właśnie 8 węzłów z tego statku, no ale mamy tam bonus do szybkości, widzicie, nawet 12 potrafimy osiągać. Dobra, spróbujmy tędy. Tylko nie wiem, czy tutaj, czy tu będzie przesmyk tam na to morze, ale liczę, że tak. Możemy wejść w interakcję, plądrować. Dobra, płyniemy dalej. Odzyskany metal by nam się przydał. Tu coś jest. To szlak handlowy. Tam coś było. No dobra, 4 km nam zostały, więc widzicie,
całkiem sprawnie. No i ten stateczek nasz też widzę jest na trzecim poziomie. No to chyba dzięki tym ulepszeniom jednak, które zastosowaliśmy, czyli wzmocniliśmy pancerz. Do tego też, oprócz tego, że pancerz wzmocniliśmy, to jeszcze dodaliśmy bonus, że te działka 19% większe obrażenia zadają, więc no powinniśmy być dużo bardziej konkurencyjni. O, klan Fara. Klan Fara. Citrana. Uwaga, bo ci to mogą nas nie lubić, bo ja bardzo dużo statków im zatopiłem. Citrana. No dobra. No, mam nadzieję, że to, co mamy, wystarczy na tą misję, która tutaj przed nami. Gotowane jedzenie. Jak to nie mam? Przecież ja mam gotowane jedzenie. Dobra, przełączmy na kamerę główną. Jak widzicie, 1900 metrów nam zostało. Okej, to będzie za tą wyspą, czyli tutaj musimy wyspy księżycowe, musimy wyminąć to. O, tutaj jakieś okręty. Klan Fara. Ci mają, kurczę, skrzynie z kulami armatnymi, no to nawet napaść to nie tak głupio. Chociaż ja tych kul teraz mam gdzieś tam 219, więc no chyba powinno nam wystarczyć na tą misję. Trzeci poziom, no to jest tak na naszym poziomie, można powiedzieć, statek. Co tam było? Oj! Party Boy 86. No dobra, zbliżamy się do celu. Tam stoi jakiś statek w ogóle. Szukaj statek Royal Louis i przejmij jego ładunek. Zatop Royal Louis. Dobra, czwarty poziom już widzę. Tak, to jest to? Tak. Kompania Królewska. 120 niesłabo. No nie tak dużo. Dobra, ciśnijmy. Dążył do zwarcia. Ścigam Royal Louis'ego.
Walmy w niego, coś ucieka nam, no. Dobra. Chce nam uciec, no, skurczymy. Oj, wali nam z rufy, niestety. No. Kurde. Będzie problem. Bo on nam ucieka. On nie chce się klepać z nami. O, o, kur. Sprawdźcie co? Bo tu jest niebezpieczna sytuacja się robi. Dobra, ładny, ładny mamy. Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie. Salwa z bukietu. Dobra. Dostał w żagle. Oj! 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 No niestety, teraz dostaliśmy naprawdę konkretnie. No walka z tym Royal Louis nie jest prosta. Jest to mocny rywal. Na szczęście Pretty Boy też na jego widzę zaczął polować. Także we dwójkę mamy szansę. No, we dwójkę zdecydowanie mamy szansę. Ten pakiecik remontowy. No. Walić, walić, walić. Kurwa. Oj, tu to przyjmiemy. Tu, tu, tu. Ładownie, pięknie. Kurwa. Dobra, salwa z muszkietu. No i jeszcze jeden strzał. Może dwa. Pójdzie na dno, dziad. Dobra, mamy to. Obejrzyj mapę skarbu. Mapę skarbu. Moment, moment. Oj! No zatopiliśmy typa i co dalej? A, odszukaj, dobra. Odszukaj i zrabuj zdobycz Ceradeka. Zbadaj mapę zdobyczy Ceradeka, która znajduje się w ładowni, aby znaleźć wskazówki dotyczące tego miejsca. Obejrzyj mapę skarbu. G. Twoje zadanie jest proste. Masz zabić tego łajdaka i jego załogę. Jeśli ci się uda, czeka na ciebie sowita nagroda. Udaj się do miejsca znanego jako Morze Koralowe w regionie Czerwona Wyspa, a następnie udaj się do faktorii Królewskiej Mogiły po swoją nagrodę. Okej, dobra, może weźmy śledź. Harvest,
Polowanie na łupieski ładunek. Dąż do wydarzenia. To o to chodzi? Może i o to chodzi. Przecież nie, on mówił morze koralowe, to gdzieś tu. Skurlock's wake is not the only place in the ocean to snare prey. Dobra, płyniemy gdzieś tam na to morze koralowe. Nie no, musimy to znaleźć w dzisiejszym odcinku jeszcze. Obejrzyj mapę skarbu. Dobra, czy tu jest ta jakby jakaś wyspa. Widzicie, pod sobą ma jakby jakąś taką wyspę i to jest na zachodniej części. Są jakby takie cztery wysepki. To się do miejsca znanego jako Morze Koralowa w regionie Czerwona Wyspa. Królewskie mogiły. A do królewskich mogił po nagrodę. Ale do miejsca Morze Koralowe w regionie Czerwona Wyspa. Dobra, płyniemy na to morze koralowe. To jest tu już, widzę. To będzie gdzieś tu, zobaczcie. Tu jest ten schemat wysp taki. Trzy jakby wysepki. Takie wybrzuszenie. No jeszcze zobaczmy, jeszcze luknijmy na to, ale tak mi się wydaje. W tamtym kierunku odpalmy, no zobaczcie. Gdzie? No jest takie wrzuszenie. Zobaczymy jeszcze, czy tu niżej będzie też takie coś. No ale to mi pasuje. Aha, tu jest jeszcze odległości. Wysepka i tutaj trochę jest wysepka. Dobra, to zobaczmy. No i to by pasowało, nie? Bo tu jest wyspa. Przesmyk, co tu jest? Płyklanofura. No tak na pierwszy rzut oka to mi wychodzi, że to tutaj będzie gdzieś. Zobaczcie jakie statki, kurwa. 150. Ej, bo oni mnie chyba nie lubią. Podejrzewają mnie coś. Kurde, wiecie co, bo... Jak oni mnie zaatakują, to dopiero się zacznie. Podejrzewacie, już jest w walce. Atakują mnie. Kurde. No, chcą nas zabić. Kurwa, kompania mnie atakuje. Dobra. Wiecie co, dajmy. Mamy tylko, problem jest taki, że mamy tylko te małe pakiety remontowe. Dobra, starajmy się uciekać po prostu. Dobra, wkraczamy do rejonu Morze Koralowe. O, widzicie? Walą do mnie. Dobra, odpalmy żagle. No, to będzie tutaj. Zaznaczam, to nieodkryte. Mówię, to będzie tu na bank. Dzwonimy. Tu będzie ten skarb. Dobra, schodzę na ląd.
Jest, królewskie mogiły. Skrytka. Co tutaj będzie? Skarb jest w tej faktorii. No. Otwórz. A nie, to jest po prostu skrytka moja. To nie, to wale. Dobra, gdzie jest skarb? Tutaj jest informacja, że skarb jest w tej faktorii. Tu? Podnieś kulę armatu, dobra. Czy nie o to chodziło? Musimy znaleźć skarb. Okej, wiecie co? No tylko teraz tak, no bo lokalizację tutaj dobrą znaleźliśmy. Jakby jakiś kamień tutaj jest. Może pod takim kamieniem. No tylko... Pirackie palenisko. Rzuć proch. Wypatruj. Pirackich palenisk w faktoriach. No nie zdążyłem doczytać. Załogę mamy zwiększoną. To znaczy wytrzymałość mamy zwiększoną. O! To będzie tu. Odkop skarb. No i co tutaj będzie? Co tutaj będzie, moi mili? Tylko, że to i tak dla Skurloka będzie wszystko. Dwa brandy, list kapelski, zdobycz Karadeka. 520. Cień zdobyczy. Zbadaj zachodnią część Czerwonej Wyspy oraz terytorium klanu Fara. Zlecenie ukończone. Skok na pełnym morzu. Zobaczcie, nawet do Skurloka nie muszę się udawać. 4000, chociaż teraz mamy 4700 metrów. Coś się udać. Kule do bombardy. No fajnie, fajnie. Sobie znajduję. Handlarz rozbójników. Podnieś srebro, dobra. Moment, zluknijmy na mapę. Nie, no na Świętą Annę chcę, żebym wszedł znowu. Szybka podróż, dobra. Mamy opcję szybkiej podróży. Za 300 monet. Myślę, że stać nas na to. Zobaczymy, co Skurlok powie na to wszystko. Się cieszą. I thought they had you. So you found little but the orders from Karadek? He was waiting for us. That convoy was a lie. Sweet smelling nectar that tastes of stinging piss. And my agents swallowed it all. That Compagnie lapdog Captain Karadek's been feeding them. The ones he hasn't turned is slaughtered.
All my agents gone. And we're left with naked ass cheeks flapping in the wind. Karadek will be coming for us both now. You obviously don't know the man. My other captains will be browning their britches about now. You best get a new set ready. He's a companion man. Their best. Righteous, too. Would rather saw off his own hand than accept tainted coin. But Karadek is still a French dog. Set a target in front of him, and the mutt can't help but give chase. Keep your wits about you. Odkop sojusz kompanii z klanem Fara, aby zacieśnić interesy i zapewnić sobie pomoc Skurloka w rozwijaniu własnego interesu. Kontynuuj swoje interesy ze Skurlokiem, gdy uznasz, że pora. Aha, czyli moglibyśmy podbić do niego? Albo sobie tutaj podkopywać, tak jak nam radzą, i sobie coś robić innego. Dobra, wiecie co? Bo już nagrywam bardzo długo ten czwarty odcinek, także myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. No i trzymajcie się, na razie, cześć!